Okej, także witam was bardzo serdecznie, z tej strony Salat Kutwa. Dzisiaj zagramy sobie znowu w Call of Duty Modern Warfare 3. Jak widzicie, znowu gram z użytkownikiem rysiek.pl, jest to jeden z moich widzów. A ja wybrałem sobie najbardziej noobską klasę, jaką tylko potrafiłem, czyli FM72 Akimbo. Razem z M4. Jest to moim zdaniem najbardziej noobskie połączenie. Brakuje w tym wszystkim tylko granatnika. UAV online. Myślę, że ta broń jest jak najbardziej przesadzona w tej wersji Akimbo. Jeszcze z szybkim przeładowaniem po prostu miażdży przeciwników, naprawdę miażdży ich. I to dokumentnie. Z tego co wiem, bardzo dobrze poszedł ten meczyk. Bodajże 16-4. Chyba tak. Chyba to było 16-4. Oj, tutaj strasznie zgubiłem. Ale nie pierwszy, nie ostatni raz. Oczywiście lecę tą swoją super bronią. Tutaj koleś ma last standa. To strasznie wkurzające. Bardzo tego nie lubiłem. Przynajmniej po graniu Black Opsa, gdzie to już nie występuje. Wkurzało mnie właśnie, że człowiek zapominał, że istnieje w ogóle coś takiego jak last stand. Nie brał tego w stronie pod uwagę. Tutaj koleś próbował mnie zespamować chyba ze shotguna jakiegoś automatycznego, aczkolwiek nie wyszło mu to. Ale ich tutaj zgarnąłem, chłopaków. O, to jest najfajniejsze UAV. Daje on nam praktycznie widok na wszystko. No i standardowo, tak jak już mówiłem, lecę swoją ulubioną serią. Czyli serią na perki. No tutaj niestety nie udało mi się dwóch zabić. Ale to chyba nic w sumie nie szkodzi, nie? Tylko szkoda mi było tych perków, bo już praktycznie wbiłem chyba wszystkie. Ale trudno się mówi, prawda? Ogólnie jest to mapa Hard Hat. Nie wiem, czy o tym wspominałem. Jedna z moim zdaniem ciekawszych map. Może nie tyle ciekawszych, no fajniejszych, z pewnością fajniejszych. Dosyć łatwo się tutaj znaleźć. Można sobie fajnie postrzelać, pozabijać. To co najlepsze w tej grze, znajdzie się właśnie na tej mapie. A tutaj rysiek.pl. Wiem, że to wyglądało jakbym kolesia w ogóle nie trafił, ale pamiętajcie, że to jest kino. A w kinie wszystko wygląda troszeczkę inaczej. Jest tutaj troszeczkę opóźniony albo płynniejszy może ten ruch. Ruch myszki. No i dobra, i mamy maratończyka, czy tam kondycję, nie wiem, jak to dokładnie nam nazywa. W tym momencie, nie wiem, nie pamiętam naprawdę, czy udało mi się zdobyć wszystkie perki, czy nie. Oj, chyba niestety się nie udało, ale tutaj ostro ich w sumie zniszczyliśmy, 75 do 36. No, niestety te moje nawet w miarę dobre statystyki umieściły mnie dopiero na drugim miejscu w tej rozgrywce, także no cóż, nic nie poradzę, nawet nie mam wbitego 80 levela ani razu, przy czym koleś tutaj już chyba przynajmniej raz wbił. Nie wiem, nie znam tych emblematów wszystkich. No i dobra, tutaj się z wami pożegnam. Do zobaczenia, na razie, cześć. Może w niedalekiej przyszłości jeszcze wrzucę kilka gameplay z tej gry. Na razie.